Dzień dobry Państwu. Już z domu. 29 września 2023 roku. Tak jest. Piątek. Piękny piątek, pewnie też w Zakopanem, bo taki był dzisiaj to chyba wszędzie miało zapowiadany. A wszystkim tym, którzy zwlekali z rezerwacją apartamentu, bo nie wiadomo, bo nie chcą wpłacać zadatku albo nie wiedzą, bliżej terminu się odezwą, no to teraz muszę odpisywać, że nic nie ma. Było do przewidzenia. No, aż by się chciało powiedzieć. A nie mówiłem. No. A w ogóle to w tym Zakopanem to jest naprawdę jak w lato. Raz, że ludzi wszędzie. Na Kasprowym, jak wszedłem, no to normalnie tłok. Jest fajna pogoda, bo to zawsze jak jest fajna pogoda, to nagle ludzi przybieram. I wczoraj sobie pomyślałem, wszedłem na tą Kubałówkę takim szybkim dość tempem, że jak tylko będzie tutaj wolna ta knajpa, ta widokowa taka, przy wyciągu, to siadam tu, nie idę tam do tego kiczu, bo pewnie będzie tyle ludzi co w sezonie i olewam to całkowicie i wolę sobie tutaj posiedzieć i się pogapić. To chyba był dobry pomysł. Tak zawsze tutaj się wchodzi i się idzie tam do tego to bałaganu. W ogóle, no. Fakt. Nasłuchać się tej muzyki i popatrzeć na tą. Dać się szturchać wszystkim, którzy tam tłumnie przychodzą z narażeniem twojego portfela. No to też. Wow. No nic, dzisiaj intensywny dzień przed nami. Przede mną, no przed tobą też. Ten Władek to kiedy? O której byłby odbierany? No Władek musi być, o której masz odbiera? Bo on ma 14.20, czyli tak na styk będzie w domu. Na te urodziny. No to, jak sobie tu wszystko przygotuję przed będzie miał wejście. Znaczy jeżeli ten muchaniec przyjedzie trochę wcześniej, to wcześniej ich odbierzemy. Tylko Klara do 15.30 dzisiaj zostaje, więc albo ty po nią pojedziesz w trakcie już, albo ja, no. Bo jeszcze ją trzeba dodać z jedną dziewczynką. Dobrze. Znajomą. Klarę? Klarę. Więc... Co tam tak cicho? Aha. A dziewczyny? W każdym razie... Muchaniec to powinien być między 12 a 13, już mówiła ta pani. No Matylda to pierwsza przyjdzie też z jedną ziomarką, siostrą tej pierwszej, więc... Musisz głośniej, bo za daleko jesteś. Więc będzie, no, będzie wiesz, sporo w międzyczasie rzeczy. Muszę tam jakieś balony im powiesić, jakieś mini dekoracje zrobić. No, wszystko w sumie już kupiłam. No, bzdury zostały. Alright. No. Ten dmuchaniec o której? 12, 13 jakoś, tak. Bliżej 13 już. Ale to też wynika z tego, że tak po prostu jest im wygodnie go przywieźć, podejrzewam, bo jest tych punktów tutaj w okolicy mają kilka i... No wiesz, musieli to sobie jakoś rozplanować. Co jest, misio? Webster, kiedy te urodziny robimy? Nie spełną. Dobra. Tak? Cieszysz się, nie? No ty. Pierwsze co powiedziałeś rano, jak się obudziłeś. No nie? Czy cię wystylizują dzisiaj na ładnie? Gościu, prosto od fryzjera wjeżdżasz tutaj na urodziny swoje. Będziesz miał dobre wejście. No nie? Chyba się nie spóźni. Jacyś goście pierwsi nie przyszli. Mamuś, tak. Jak przyjdą gości, no to matki, to zejdzie. Dobra, zejdź mi się z tego, bo... No. Lubię, śmigaj, chcesz. Jedz, dobra? Zjedz najpierw. Jedz, no. Możesz sprawdzić, co dziewczyny wyprawiają, że tak cicho siedzą? Nie, powiedziałam to tutaj. Matyla chyba ogólnie. Dobrze, dziękuję. Aha. No. Czyli no ostro się kręci, nie zarzucać. A w ogóle to dzisiaj... Nie, dzisiaj nie. Z jakiego to filmu? To wam dzisiaj nie pamiętam, jutro jest to święto.
Oj, tato. Co? Nie musisz szukać tych kluczy od BM-ki. Bo już wiesz, gdzie są, tak? Tak. Super. Dobra. A nie, 23. No już, już, gościu. Kładziuś. Guzik cię odpadł, bo teraz widzę. A ta koszula to o niej chodzi codziennie? Nie, już dawno nie nosił przecież. Bo często go w niej widzę. Fajna jest. Tylko teraz zauważyłam, że guzika nie ma, ale dobra. No. Tyle to nic. No tak, bo mi się odczepił. Tam się odczepił. To ty cię koło 13 go odbiorę. No to jak będzie z domu, to będzie z domu, a jak nie, to... No z domu. Wcześniej po niego pojadę. Tak czy siak, nie przeskoczymy tej 14.20. No, ale to dobrze, nie 15.20. No jeszcze te sznurówki się odminały. Nie sznurówki mi. No to takie króciutkie. Takie... Dobra, proszę państwa, tutaj kończę. Dzień dobry.